Tego na tym kanale jeszcze nie było. Dziś odwiedzamy restaurację zwyciężczyni drugiej edycji polskiego Masterchefa, czyli Beaty Śniechowskiej. Jej knajpka znajduje się w samym centrum Wrocławia przy Placu Solnym i nazywa się Młoda Polska. Co można w niej zjeść, jak to jedzenie smakuje i ile to wszystko kosztuje? Na te pytania odpowiem w dzisiejszym vlogu. Siądźcie wygodnie, przygotujcie sobie jakieś przekąski i zaczynamy! Hej, witajcie, z tej strony Maciej. Jesteśmy dzisiaj we Wrocławiu i odwiedzimy restaurację zwyciężczyni Masterchefa Beaty Śniechowskiej. Restauracja nazywa się Młoda Polska Bistro & Pianino i znajduje się przy Placu Solnym. Idziemy. Beata Śniechowska to drugi polski Masterchef, czyli zwyciężczyni drugiej edycji programu. Po zdobyciu tego tytułu oczywiście wydała książkę z przepisami, odbyła też staż w restauracji jednego z jurorów programu, czyli w Bistro de Paris nieistniejącym już Michela Moron, a od ponad roku prowadzi restaurację Młoda Polska Bistro & Pianino przy Placu Solnym we Wrocławiu. Jak wypada to miejsce? Zasubskrybujcie kanał i oglądajcie dalej, by się o tym przekonać. Jesteśmy już na miejscu, złożyliśmy zamówienie i trafiliśmy na taki przejściowy moment w tej restauracji, kiedy Młoda Polska żegna się ze starym menu i niedługo przywita się z nowo starym. Ponieważ kiedy był okres lockdownu, Młoda Polska wprowadziła takie menu pandemiczne, zdominowane przez street food. Były i buły, i kurczaki smażone na głębokim tłuszczu, czy wrocławska knysza. Bardzo popularny street food wrocławski, oczywiście w nowej wersji. Tego, kiedy wy oglądacie ten film, już prawdopodobnie nie ma, bo od września ta karta ma wrócić do tego, co prezentowała Młoda Polska Bistro & Pianino. Także będzie tatar, będzie klops, będzie kanapka z sercem wołowym, będzie sałatka z halloumi, frytki i napoje. Tej kanapki z sercem wołowym w menu wydrukowanym tutaj u nas na stole nie ma. Była informacja na Facebooku, że wróciła ona do oferty. No i będzie od września już w normalnej karcie, ponoć sztos. Młoda Polska to nie tylko restauracja, ale też koktajl bar. Tych koktajli w karcie jest kilka, ta karta koktajli też się zmienia. Tutaj mam coś, z czego koktajl bar Młoda Polska słynie, czyli drink sierściuch. Sierściuch, bo jest i z żubrówki, i z agrestu, do tego jest mięta oraz białko. Wygląda fajnie. Smakuje pysznie. Taki słodziutki drink z nutką mięty. Jak tutaj będziecie i będziecie mieć ochotę na coś z alkoholem, to polecam. A ja mam lemoniadę. Lemoniada na bazie zielonej herbaty z marakują, wanilią i limonką. Bardzo smaczna i pije się ją przez rurkę makaronową. Zaczęliśmy od tatara i od klopsów, od przystawek. Tatar z grubo siekanej wołowiny, z dwóch części wołowiny, z polędwicy i ze świecy. Czyli dwie totalnie różne części wołowiny. Do tego jest oliwa, czyli czosnek, osad balsamiczny, natka pietruszki, oczywiście żółtko. Ten tatar jest naprawdę bardzo smaczny. Oliwy jest dość dużo. Sonia powiedziała, że może za dużo i w sumie się z tym zgadzam. Gdyby było mniej tej oliwy, to też byłoby bardzo smacznie. Do tatara jest podane pieczywo, chleb na zakwasie i bagietka. Bez masła, no bo właśnie jest dużo oliwy i można sobie o taką skarpetę zrobić i tę oliwę zebrać. Pieczywo bardzo dobre, także jest to jakiś sposób. Rzecz najważniejsza w tatarze, czyli mięso, genialne. Także śmiało polecam. To są glazurowane klopsiki wołowe z kimchi, podane na pire cheddarowym, czyli pire z ziemniaków, ale z dodatkiem cheddaru, przez to jest takie ciągnące się z serowym posmakiem. Do tego jest troszkę kiełbasy nduja, czyli jest ten ostry akcent, jest marynowana cebulka, także jest coś słodko-kwaśnego, migdały, żeby była chrupkość, wszystko skropione limonką, żeby było też trochę kwasu. Genialne jest to danie. Kompozycja wszystkich składników robi tutaj furorę. Jest to fantastyczne, trochę ostre, trochę słodkie, trochę kwaśne, trochę mięsne, no pycha. Póki co mój zdecydowany faworyt. Rewelacyjnie mi się to wszystko wcina. Mógłbym zjeść wersję tych klopsów w wersji podwójnej, w podwójnej porcji. No geniusz. A jak tam fryteczki? Właśnie, mam także fryteczki. Bardzo pięknie pachnące. One w zasadzie zadbały o aromat przy naszym stole, bo ich zapach jest bardzo mocno wyczuwalny. Smażone kilkukrotnie, przez to są chrupiące z zewnątrz, w środku mięciutkie. Pyszne same w sobie, ale mamy do nich jeszcze trzy sosy. Sos Tysiąca Wysp, autorski sos Tysiąca Wysp. Biały sos barbecue, czyli sos Alabama. Taki sos majonezowy z dymnym posmakiem. Oraz ketchup truskawkowy, w którym czuć te truskawki. Brzmi dziwnie, ale smakuje rewelacyjnie. Z każdym z tych sosów frytki smakują genialnie. Frytki są właśnie z tego street foodowego menu, więc nie wiem, czy we wrześniu jeszcze będą. Ale jeśli są, no to
zamawiajcie śmiało, bo wciągają jak nic innego. Z tych sosów do frytek chyba najciekawszy jest ten ketchup truskawkowy. A wracając jeszcze do mojego dania, które już zjadłem, czy do tych klopsów wołowych, to myślę, że bankowo ta przystawka będzie wśród nominowanych do nagród imienia Złotego Przewodu Pokarmowego, które rozdaje co roku, na początku każdego roku, za rok poprzedni, właśnie w kategorii przystawek. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego rozdawania nagród za na przykład rok 2019, no to odsyłam link w prawym górnym rogu. Mamy już nasze dania główne, nazwijmy to, bo podane jako drugie, ale Sonia ma sałatkę, a ja mam kanapkę z sercem wołowym, która w nowej karcie będzie jako przystawka. Jest to kanapka na chałce z majonezem szczypiorkowym. Na to jest serce wołowe prosto z patelni, oblane malinowym sosikiem oraz spiklowaną gorczycą. Znów te smaki się mieszają. Jest i maślany, kwaśny maliny, naprawdę pyszne podroby. Jak usłyszeliście serce wołowe, to prawdopodobnie część z was się skrzywiła i raczej nie brzmi to dla was apetycznie, ale naprawdę smakuje to genialnie. A moim daniem głównym jest sałatka. Z jednej strony można powiedzieć prosta sałatka, z drugiej taka z pomysłem, z twistem, ponieważ jest to sałatka z grillowanym halloumi, z arbuzem, z pomidorkami koktajlowymi, z kuskusem jerozolimskim, selekcja sałat, do tego jest mięta, ogórek, więc jest taka bardzo odświeżająca, letnia, wakacyjna sałatka typowa. Bardzo przyjemnie się je. Nie jest mdła, nie jest tak, że po prostu jestem zapchana sałatą, ponieważ jest dużo dodatków, więc naprawdę bardzo fajne danie. Lekkie i przyjemne. Deser. Na deser brownie. Brownie z solonym karmelem, masłem orzechowym i lodami z krasnoluda, lubianego przez nas krasnoluda. Tutaj smak malinowo-limonkowy. Bardzo dobre lody, tego mogę być pewny. I do tego świetne, mocno czekoladowe, ze słonymi akcentami brownie. Przepyszne. Oprócz tego w deserowym menu jest także sernik, ale dzisiaj niedostępny. Brownie jednak mi w zupełności wystarczy. Tak jak już mówiłem, wybraliśmy sobie taki przejściowy moment na odwiedziny Młodej Polski, przez co to menu nie do końca jest jeszcze tym, czym ma być we wrześniu, ale myślę, że już po tych daniach, które spróbowaliśmy, widać, że warto będzie tutaj wrócić. Najlepsze były te klopsy wołowe, rewelacyjna przystawka, tak samo ta kanapka z sercem wołowym, też przepyszna, do tego fantastyczne frytki. Tatar też myślę warto uwagi, faktycznie też tej oliwy trochę sporo, ale to taki autorski pomysł Beaty Śniechowskiej, taka wizja tego tatara. Sama restauracja bardzo ładna, fajny design przestrzeni, do tego na barze świetne drinki, więc fajnie tutaj przyjść, myślę, też wieczorem ze znajomymi, pozamawiać sobie właśnie jakieś przystawki i do tego koktajle. Szczerze polecam, myślę, że jedno z ciekawszych miejsc we Wrocławiu obecnie, zwłaszcza na takie wieczorne wyjścia i na taką kuchnię autorską. Interesują was zapewne ceny, rozwijam rachunek i po kolei. Trzy sosy, czyli te sosy do frytek 10 zł, Aperol Free, który piła Sonia 16 zł, brownie za 20 zł, domowe frytki za 15 zł, espresso za 7 zł, kanapka z sercem wołowym 29 zł, klopsy 33 zł, lemoniada z marakui 16 zł, sałatka z halloumi 37 zł, sierściuch, ten mój koktajl 28 zł i najdroższa rzecz na koniec, czyli tatar 39 zł. Razem wydaliśmy 250 zł za naprawdę smaczne jedzonko. Parę razy mówiłem o tym podczas naszej wizyty, także może uzupełnię to, jak wygląda Młoda Polska, jak wygląda menu Młodej Polski po wrześniowych zmianach. Tak jak można było przypuszczać, w menu nie zostało wiele street foodowych pozycji, które świadczyły o sile tego miejsca w ostatnich miesiącach. Najważniejsze jest jednak to, że te fantastyczne frytki jednak pozostały, tak samo jak i sosy do nich. Dla mnie i dla was też jest to naprawdę super wiadomość, bo z ręką na sercu mogę powiedzieć, że były to jedne z najlepszych frytek, jakie jadłem w swoim życiu. Ostatnio tak dobre frytki jadłem bodaj w Super Lardo i to było 2 czy 3 lata temu. Super Lardo już nie istnieje. No i dzisiaj jakbyście mnie zapytali, gdzie są najlepsze frytki w Polsce, i mam tutaj na myśli same frytki, niekoniecznie skupiając się na sosach czy dodatkach, no to powiedziałbym, że właśnie w Młodej Polsce. Spróbowanych przez nas dań z menu zniknęła sałatka z arbuzem i halloumi. Są inne sałatki teraz. Ta z arbuzem i z halloumi, jak słusznie Sonia zauważyła, była takim wariantem letnim. Lato się skończyło, więc i ta sałatka z oferty wyleciała. Wciąż jednak możecie spróbować w Młodej Polsce fantastycznej kanapki z sercem wołowym. Jeśli nie przepadacie za podrobami, no to myślę, że warto się przełamać właśnie próbując tej kanapki, bo znacząco ta kanapka odbiega od stereotypowej formy podania podrobów, więc jest duża szansa na to, że ktoś, kto jest
do podrobów w jakimś tam stopniu uprzedzony, taką kanapką się przekona. Wciąż w Młodej Polsce znajdziecie także tatara, tyle że w menu dopisano do nazwy alio e olio. Czyli już samą nazwą tatar w Młodej Polsce sugeruje, że jest to przystawka wzorowana na słynnym włoskim makaronie, bo jest i oliwa, jest i chili, jest i oczywiście czosnek, tyle że zamiast makaronu jest mięso. Widząc taką nazwę w menu, mógłbym już być bardziej przygotowany na to, że w tym tatarze tej oliwy będzie sporo. Nie wspomniałem o tym podczas konsumpcji, ale zastosowanie dwóch różnych części wołowiny daje naprawdę ciekawy efekt. Dzięki temu można wyczuć niuanse smakowe czy różnice w fakturze między świecą wołową a polędwicą. Dla koneserów tatara będzie to na pewno interesujące doświadczenie. Największy hit naszego posiłku, czyli ten glazurowany klops wołowy z kimchi, również pozostał w ofercie. Tyle że urósł i z części przystawkowej karty przeniósł się do dań głównych. Zmieniła się też cena tego dania, teraz kosztuje 46 zł, ale mam nadzieję, że wraz ze wzrostem cen wzrosła również gramatura. Tak jak mówiłem podczas wizyty, z chęcią wsunąłbym większą porcję tego dania i wszystko wskazuje na to, że jest taka możliwość. Dajcie znać w komentarzach, czy byliście w Młodej Polsce, czy byliście może w jakiejś innej restauracji, którą prowadzi jeden z masterchefów. Jeśli tak, to piszcie koniecznie, jakie to restauracje i czy warto je odwiedzić. To może zrobimy kolejny materiał jakiś. Wiem, że we Wrocławiu swoją restaurację ma Mateusz Zielonka, jest to raczej burgerownia. Jeśli chcecie, żebyśmy i ją odwiedzili i o niej nagrali film, no to piszcie koniecznie w komentarzach. No a co? Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego!